partnerem programu jest firma Nord Auto, autoryzowany dealer Volvo i Hyundai w Białymstoku. Suwalszczyzna, kraina jak z baśni. Ukształtowanie terenu, dziesiątki jezior, czyste, niczym nieskażone powietrze i mnogość atrakcji sprawiają, że wraca tu każdy, kto choć raz zanurzył się w pięknie tego miejsca. Jest tu tyle do odkrycia. Największa rzeka Suwalszczyzny, momentami łagodna, czasem dostarczająca adrenaliny. Spływy kajakowe Czarną Hańczą to doskonała forma aktywnego relaksu. Wie o tym Władysław Motuk, który wspólnie z rodziną od wielu już lat organizuje spływy Czarną Hańczą z dostępem do pola namiotowego. Bliskość przyrody i gościnność sympatycznych gospodarzy czynią to miejsce idealnym na kilkudniowy odpoczynek. Stoimy nad samym brzegiem przepięknej, czystej rzeki Czarna Hańcza na Państwa polu namiotowym, które jest doskonałym miejscem do tego, żeby nie tylko obcować z przyrodą, ale również odpocząć i aktywnie spędzić czas. Dlaczego warto tu do Państwa przyjechać? Wczoraj spotkałem na kajakach, płynęli ludzie. Powiedzieli, że najczystsza rzeka całej Polski i najpiękniejsza ta rzeka. O. Dużo ludzi na placu, polu namiotowym, spotykam samochody z rejestracją z nadmorza, gdańskie. Ja mówię, a co was tu pociąga, to żeby tyle wody macie, że okiem nie obejmiesz. Ale wie pan co, takiego powietrza nie mamy i takiego spokoju nie mamy. Cisza, spokój, no i piękno krajobrazu tutaj, więc lasy Puszczy Augustowskiej tutaj otaczają Czarną Hańczę, w górze z kolei tereny Wigierskiego Parku Narodowego. No to jest raj dla turystów. No właśnie Państwo oferujecie turystom taką aktywną formę tego odpoczynku, z którym się warto skorzystać, mając takie otoczenie. To są spływy kajakowe. Tak, zapraszamy wszystkich chętnych turystów do spłynięcia Czarną Hańczą. Wypożyczamy tutaj kajaki wraz z całym sprzętem i no, dostosowujemy trasę płynięcia Czarną Hańczą wraz z osobą, która no, jest zainteresowana, gdyż no, nie każdy ma predyspozycję, żeby płynąć cały dzień na przykład. To jest to, na co czekamy cały rok. Tego nam zawsze brakuje. Bardziej taką uczęszczaną trasą jest trasa Czarną Hańczą płynięcia z Wysokiego Mostu do nas. To jest taki przeciętny czas płynięcia 3,5 godziny, 10 km wodą i no to jest polecane no, dla wszystkich, i dla początkujących, i dla tych wytrawnych kajakarzy, którzy no, chcą w krótkim czasie zobaczyć piękno Czarnej Hańczy i otaczającą ją przyrodę. Położenie mamy świetne, bo jesteśmy w środkowym biegu Czarnej Hańczy, dosłownie na środku, że mamy możliwość wypożyczania kajaków w górę rzeki, no i od nas w dół rzeki, właśnie okolice Okółka, Dworczyska, Rygoli, no i najdalej to Mikaszówka, a tam są bardzo ładne, zabytkowe śluzy kanału Augustowskiego. I swoją wycieczkę można zacząć albo zakończyć tutaj właśnie na polu namiotowym, gdzie nadal bezpośrednio w sąsiedztwie rzeki, którą, tak jak mówiłam, macie Państwo za plecami, można jak choćby przenocować.
Tak, tak. No, mamy noclegi właśnie dla osób niekoniecznie korzystających z naszych kajaków, też dla grup, które płyną Czarną Hańczą na spływy wielodniowe, ale mamy też i chętnych, którzy przyjeżdżają na spływy weekendowe, czyli potrzebują tego noclegu, a my w postaci no, noclegu na polu namiotowym no, to zapewniamy. Państwa miejsce to miejsce również przyjazne rowerzystom. Jesteście na szlaku rowerowym Green Velo. To ciekawe, bo tutaj rowerzyści również mogą się zatrzymać i skorzystać z całej infrastruktury. Tak, no są mile widziani, także zapraszamy. Nocują tu u nas na tym placu. Chwalą, że jest czysto, pięknie, że dbamy o te miejsce i my się bardzo cieszymy, no, że takie są opinie. Dużo ludzi wożę na kajaki, pocieszam. O, płyńcie, będziecie święte ludzi, bo Jan Paweł II to każdy zakątek znał. Jeszcze nie był biskupem, a już pływał. No ludzie zadowolone, że... A pan takich historii zna wiele, bo już rozmawialiśmy, że przez wiele lat był pan tutaj listonoszem. Między innymi był pan bohaterem jednego z reportaży telewizyjnych. I może kilka słów na temat samej gminy Giby, ponieważ tutaj jest wiele miejsc wartych odkrycia. Ten pomnik obławy augustowskiej ludzi dużo odwiedza. Do dziś nie odkryli, gdzie te ludzie poginęli. Kościół świętej Anny, jest to też zabytkowy kościół, gdyż przerobiony został ze starej molenny, staro-urzędowców. Giby otoczone są pięknym jeziorem. No i tu 15 kilometrów od nas Sejny, czyli także piękna bazylika, cały zespół klasztorny, więc jest tam i muzeum także ziemi sejneńskiej. No warto zobaczyć jak najbardziej. Jestem tu urodzony na Suwalszczyźnie, tu mój rodzinny dom. Ale sam zachwalam, że Suwalszczyzna jest piękna do odwiedzania. Warto tu przyjechać. Warto i coraz więcej, myślę, turystów będzie. Zachęcamy. No i wszyscy, którzy odjeżdżają od nas, mówią, cudownie było, super miejsce, zapraszamy. Ta rzeka wypływa z jeziora Hańcza ze Suwałkami. Jak wiemy, jezioro najgłębsze z Polski. 110 metrów sięga. Woda czyściutka, chwalił, że nigdzie takiej wody nie masz, jakiej czystej, jak u nas Czarna Hańcza. Suwalszczyzna to nie tylko piękne widoki, ale również przepyszna kuchnia. By spróbować polsko-litewskich dań według oryginalnych przepisów, koniecznie trzeba zatrzymać się w Gibach, w oryginalnie brzmiącej tabaczarni. Restauracja powstała w miejscu dawnej bazy skupu tytoniu. Przez mieszkańców miejsce to od zawsze było nazywane tabaczarnią i tak już zostało, ale dziś można zjeść tu naprawdę pyszne dania. Restauracja Tabaczarnia w Gibach. Miejsce o ciekawej nazwie, dlatego że i historia tego miejsca jest ciekawa, oprócz oczywiście przepysznej kuchni. Warto wspomnieć, co tu się wcześniej mieściło i dlaczego tabaczarnia? Dlaczego tabaczarnia? Tabaczarnia wzięła się stąd, iż kiedyś tutaj był skup tytoniu, państwowych zakładów tytoniowych w Augustowie. Większość tych terenów wokół nas była wykorzystywana do hodowli tytoniu i tutaj był skup. I przez wszystkie osoby mieszkające tutaj została taka utarta nazwa tradycyjna tabaczarnia. Miejsce, w którym wieziemy tabakę, sprzedajemy. Przy okazji tutaj również było wiele zajść towarzyskich w związku z tym, bo ludzie czasami całymi dniami tutaj oczekiwali. W związku z tym był taki sentyment zarówno do tego miejsca, jak i nazwy. I potem my, robiąc tutaj restaurację, no nie śmieliśmy nawet zmieniać tej nazwy na jakąkolwiek inną, zwłaszcza, że była tak rozpoznawalna nie tylko w Gibach, ale i w Sejnach i w naszej najbliższej okolicy. Stąd się wzięła ta nazwa. Natomiast sam budynek jest budynkiem jeszcze przedwojennym. Był to budynek wojskowy, koszarowy, który przywędrował do nas aż spod Ostrołęki. Jako ciekawostka. Dowiedzieliśmy się o tym dosyć późno, natomiast taki jest fakt. Udało nam się go kupić dosyć dawno, bo w 2000 roku i szukaliśmy pomysłu, jak
można by go wykorzystać w sposób fajny, ciekawy. Gliwy przez ostatnich kilka lat bardzo się rozwinęły, jeżeli chodzi o infrastrukturę turystyczną. Powstało bardzo wiele fajnych kwater, dostosowanych do wielkości portfela klientów. Brakowało natomiast do tej pełnej oferty turystycznej miejsc, w których można by było coś zjeść. Brak było lokali gastronomicznych. W Gibach w owym czasie nie było żadnego lokalu, dlatego zdecydowaliśmy się, aby spróbować zrobić tu restaurację. No i na co postawili przyjezdni, można powiedzieć, bo trzeba zaznaczyć, że przyjechaliście tutaj z Warszawy i tutaj postanowiliście znaleźć ten swój spokój, między innymi racząc turystów pysznym lokalnym jedzeniem. Tak, pochodzimy z Warszawy. W Warszawie prowadziliśmy przez kilkanaście lat restaurację. Natomiast tak nas urzekło to miejsce, spokój, właśnie możliwość realizacji tutaj się jednak o wiele szerzej niż mogliśmy to zrobić w Warszawie, że postanowiliśmy również nauczyć się tej kuchni, ponieważ jako warszawiacy znaliśmy tą kuchnię tradycyjną polską. Natomiast ta nasza podlaska jest trochę bardziej specyficzna. Trzeba było ładnie się wkupić tutaj u miejscowych ludzi, którzy troszkę nam rąbka tych tajników sztuki dzielili. Natomiast udało nam się na te najważniejsze rzeczy dowiedzieć się, jeśli chodzi o receptury, o przygotowanie. I powolutku w tą kuchnię podlaską się wgłębiliśmy. To jakimi daniami należało się wkupić tutaj w łaski i lokalnych mieszkańców, i turystów? Na pewno kartacze, no i tutaj jakby no nie ma taryfy ulgowej, one muszą być zrobione w sposób tradycyjny, z odpowiednim mięsem w środku, odpowiednio okraszone, oczywiście odpowiednio podane. No i tutaj jakby nie było kompromisów, tak? Długo się uczyliśmy, ale wydaje nam się, że chyba... Odpowiednio sycące i odpowiednio tuczące. Tak. Bo ta nasza kuchnia ziemniaczana, prawda? Tak, choć mamy takich klientów, którzy naprawdę pokaźne ilości potrafią zjeść, tak? Cóż jeszcze? Soczewiaki. Są to placki ziemniaczane, troszeczkę inne niż kartacze, ponieważ są smażone z gotowanych ziemniaków. Również podawane na kilka sposobów z cebulką, ze śmietanką, według gustu. Taką naszą potrawą, którą troszeczkę przemyciliśmy, troszeczkę wymyśliliśmy, są marchwiaki. Na sposób soczewiaków robione, natomiast z marcheweczką w środku, troszkę inaczej. Jesteśmy jedynym miejscem, które taką potrawę ma. Mamy też swoje pierożki, które sami lepimy ręcznie. Każdy pieróg jest inaczej zagniatany, inaczej zawijane. Kilka rodzajów pierogów też to są nasze autorskie pierogi. Także myślę, że chyba trafiliśmy z gustem do większości klientów. W tabaczarni jeszcze próbujemy organizować różnego rodzaju spotkania kulturalne. Staramy się być otwarci na inicjatywę różnych grup, stowarzyszeń, grup, które chcą się spotkać, nie bardzo mają miejsca. Udostępniamy również miejsca w naszym lokalu dla miejscowych artystów, którzy nie bardzo mają możliwość sprzedaży swoich pamiątek i swoich dzieł. Między innymi u nas w lokalu można kupić zawieszki ze szkła, które są bardzo ciekawą rzeczą. Jest to szkło witrażowe, wykonane metodą lutowania, a pochodzą one z pracowni Piotra Kukolskiego z Sejn. Cieszą się dosyć dużym zainteresowaniem, są bardzo oryginalne. Oprócz tego w naszym lokalu można kupić pamiątki związane z Gibami, jak również część klientów chwali sobie i kupują zdjęcia, które wiszą w naszym lokalu. Warto się w Gibach zatrzymać, bo Giby to przecież jezioro, przecież to ten spokój. Niedaleko mamy Czarną Hańczę. To dobre miejsce, żeby odpocząć, prawda? To bardzo dobre miejsce, żeby odpocząć. Giby i w ogóle okolica Gib jest bardzo ciekawa z tego powodu, iż na dosyć rozległym terenie mamy bardzo wiele jezior. Mamy bardzo wiele ciekawych miejsc. Tych turystów nie widać. Oni nie są tak bardzo skupieni jak na przykład na Mazurach lub w innych miejscach. Tutaj po prostu każdy może znaleźć swoje miejsce. Na terenie gminy Giby jest kilkanaście jezior. W promieniu kilku kilometrów można sobie zrobić wycieczkę rowerową, bądź też pójść na piechotę, bądź też popłynąć kajakiem, tak jak pani wspomniała, jest Czarna Hańcza, są spływy rzeką Marycha, można zrobić niedaleko również spływy na Litwie. W
tej chwili nie ma granicy, jest ten teren otwarty, więc dla osób, które szukają spokoju i chcą w sposób taki ambitny i fajny spędzić czas, na pewno jest to miejsce godne uwagi. Bardzo dobra oferta, szeroka oferta noclegów też tutaj robi swoje. Każdy znajdzie swoje miejsce na pewno do noclegów. A po noclegach zapraszamy do tabaczarni. A na koniec dobrze zjeść. Tak, dokładnie. Zapraszam na poczęstunek. Ja już się nie mogę doczekać. Tak jest. Się nasłuchałam. Drobny to będzie poczęstunek, nie ma się czego bać. Taka odrobinka. No, wygląda pysznie, wygląda pysznie. No to cóż, smacznego. Próbujmy. Smacznego.